Stoimy przed wyzwaniem. Chcemy dotrzeć do serca Australii. Uluru. To mityczne miejsce, które jest zapisane w głowie każdego podróżnika. Przed nami podróż kamperem przez bezdroża, bez zasięgu i stacji paliw. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Opuszczamy cywilizację i zapraszamy na wyjątkowego vloga z Australii. Raport, spaliśmy na przydrożnym kempingu darmowym. Wjeżdżamy na stację paliw. Prześwietna jest ta stacja paliw, tu jest taki klimat, naprawdę analogowa. Trzeba podać kwotę panu w okienku. Przemiła obsługa. No i następne kilkaset kilometrów bez stacji paliw. Dobrze, że ostrzegają, czyli przez następne 257 kilometrów nie ma stacji paliw. A tutaj kolejna ciekawa sprawa. Wskaźnik poziomu wody. Ponieważ tą drogę często zalewa, to tutaj masz od razu wskaźnik i możesz sobie zadecydować, czy twoje auto da radę przejechać, czy nie. I to naprawdę się przydaje, bo w kontekście powodzi błyskawicznych, na przykład mieliśmy taką na Hawajach, ja po prostu ściągałem buty i chodziłem sprawdzając, do której części nogi mi po prostu sięga, aby określić, czy będziemy mogli tam przejechać, czy nie. A i teraz możemy sobie sprawdzić ten wskaźnik w praktyce. Zobaczcie, tutaj jest po lewej stronie. No pokazuje znacznie mniej niż 0,2, więc spokojnie można jechać. I to są właśnie powodzie błyskawiczne. Tutaj tak naprawdę solidnie. Patrząc w tamtą stronę, to jakby tutaj po prostu rzeka przechodziła przez środek drogi. Zamiana kierowcy i jedziemy dalej. Mamy dobrą trasę. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale już kolejne kilometry jedziemy taką drogą. Ja mam nadzieję, że ona się nie pogorszy, bo jeśli mielibyśmy wracać na przykład tytułem, nie wiem, tego, że droga jest nieprzejezdna poprzez to, że można wjechać tylko autem 4x4 albo jest powódź, to nie starczy nam już zasięgu do ostatniej stacji paliw, która była za nami, więc tak naprawdę to jest tylko w jedną stronę droga. Jeśli chcielibyśmy wracać, musielibyśmy użyć rezerw, a tutaj mamy jakieś wypalanie. Pożary lasów w Australii były problemem w przeszłości i pozostają nim do dziś. Obecnie rosnące średnie temperatury potęgują zagrożenie pożarowe na całym świecie. Wysokie temperatury prowadzą do ekstremalnego wysuszenia terenu, a Australia, z której 80% powierzchni to pustynie, jest szczególnie narażona. W ostatnich 3 latach ilość opadów spadła poniżej krytycznego minimum. Jedne z największych w historii Australii pożary buszu nawiedziły kraj na przełomie lat 2019 i 2020, pochłaniając 11 milionów hektarów. No dobra, droga się poprawiła, ale tutaj wciąż nikogo nie ma. No i tutaj chyba sobie koleżanki i koledzy wybieg zrobiły z drogi. One fajnie zaglądają na auta, patrzcie, tylko z jedną z drogi. Zaraz lukają, jakbyśmy się znali. Aktualnie będziemy zmieniać drogę. Ta będzie nieco bardziej oficjalna, nazwana autostradą. Fajny wiatrek. Tymczasem... Co, nie ma diesla? No, żartujesz chyba. Oh no. No ta druga stacja to wygląda, jakby była otwarta ostatni raz 20 lat temu. Aha, że teraz jest debit card only, okej. Okay. No spróbujmy. Finalnie w tej miejscowości są tylko 2 stacje i w 2 nie ma diesla, więc musimy przejechać trochę dalej. Generalnie to jest do zrobienia, ale z mniejszym zapasem, bo tutaj będzie jakieś 100 km dalej następna stacja. Mamy nadzieję, że tam po prostu będzie to paliwo. Aby zrozumieć skalę naszej podróży przez pustkowia, musisz zobaczyć mapę Australii z zaznaczoną powierzchnią Polski. Jedziemy stąd, tutaj.
Porównując, można powiedzieć, że Australia jest prawie tak duża jak cała Europa. W tym przypadku jednak 80% kontynentu to burz. I oficjalnie jedziemy już autostradą, więc zapinamy 110 na tempomacie i... Mam pewne przemyślenie, że ta Australia to tak naprawdę podróż w głąb siebie samego. No bo jedziesz tysiące kilometrów, nie ma tutaj tak naprawdę nikogo, tylko droga i zwierzęta po prawej, po lewej stronie. I nie dziwię się, że wielu podróżników, zaryzykuje nawet wielu youtuberów, stwierdziło, że Australia ich przerosła. Może też wygodnie mi o tym mówić w kontekście wygodnego domu na kółkach, bo mamy ze sobą tak naprawdę toaletę, prysznic i wszystko, więc jakby nie możemy narzekać. Co nie zmienia faktu, że Australia jest taką podróżą w głąb siebie, gdzie jesteś ty i droga. To takie przemyślenie. No i to są naprawdę komfortowe warunki, bo stoimy gdzieś przy autostradzie i gotujemy. Przepraszam, co dzisiaj mamy w planie? Czy... Z bekonem, z pieczarkami i z pomidorkami. Nasz top. Uwaga, mały raport. 250 km do celu i zepsuła się klimatyzacja. Nie jestem mechanikiem, ale tak jakby ten wiatrak nie miał kanału powietrza skierowanego na kabinę, bo chodzi na 7 i nic nie czuć. Jest tragicznie, bo aktualnie na zewnątrz mamy 38 stopni i jedziemy w takie miejsce, gdzie z każdym kilometrem ta temperatura będzie wyższa, więc to chyba najgorszy możliwy moment na zepsucie się klimatyzacji. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że w swoim życiu już mieliśmy tyle sytuacji awaryjnych, podczas podróży mieliśmy tyle sytuacji emergency, że jakoś nie stresuje nas to bardzo, po prostu to będzie kolejny problem, kolejna sytuacja, na którą będzie trzeba znaleźć rozwiązanie i tyle. Jakby podróże są spojrzone z tym, że coś się wydarza. Czasami są to błahostki. Mam nadzieję, że teraz też będzie. Dzisiaj dzwoniłem w sprawie kempingu i pani mi napisała SMS-a, żebym zadzwonił raz jeszcze, ponieważ ma jakiś błąd systemu. Tylko raz jeszcze nie zadzwonię, bo nie mamy internetu i jedyne miejsce, które było, to było wtedy, kiedy dokonywałem rezerwacji. Tam była sieć. Teraz sieci nie ma. Jakimś cudem przyszedł SMS, ale ja już na niego nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo jest cały czas błąd. Więc najprawdopodobniej, drodzy Państwo, będziemy spać gdzieś przy drodze. Klimatyzacja całkowicie nie działa. Zatrzymałem się na poboczu, żeby pogrzebać coś tam w silniku, popatrzeć na te wloty powietrza. I pani nam zaproponowała kemping. Podczas montażu widzę, że brzmi to jakby bezdomny nam przekazał auto, ale chodziło o to, że po prostu w mieście była pani, zauważyła, że coś grzebie przy silniku, przyszła i powiedziała: hej, chcecie, ja mam tam kemping. I to tak może dziwnie zabrzmi, że na pustkowiu, ale no serio, no znalazła się kobitka i zaproponowała nam spanie. Tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Wracamy. Jesteśmy jakieś 100 km przed Mount Isa. To jest miejsce, w którym mieliśmy spać, ale w sumie mieliśmy, bo nie zadzwoniłem tam końcowo, więc i tak tej rezerwacji nie mieliśmy potwierdzonej, a tutaj mamy potwierdzoną, więc to są bardzo dobre wieści. Bo jesteśmy na kempingu. Właśnie teraz mamy przyłącze prądu. Tylko musimy z drugiej strony chyba, bo tutaj nie jest taktyczka. Aha. No i dzień dobry, kochani, jest godzina 7 rano, wyjeżdżamy w podróż. Co się zmieniło, a co się nie zmieniło? No nie zmieniła się nasza szyba, bo wciąż jest strasznie brudna, ale klimatyzacja się naprawiła. Rzeczy, które same się naprawiają, bardzo mnie przerażają, ponieważ nie da się tego zgłosić, bo to działa. Zapewne jakbym po kogoś zadzwonił, to gdyby ktoś przyjechał, to by to działało, a zapewne kiedyby odjechał, to przestałoby działać, więc mam nadzieję, że już teraz to się tak utrzyma, chociaż nie wierzę w rzeczy, które naprawiają się same. Tak samo jak trudno mi uwierzyć w to, że dzisiaj
zrobimy 1300 kilometrów. No, często dla kamperów rekomendowana taka maksymalna półka kilometrażowa na tak zwane przeloty to jest jakieś 700-800. My robimy 1300 z racji takiej, że chcemy już być w Alice Springs, bo z samego Alice Springs do Uluru też mamy 600 kilometrów, więc tej trasy jest wszędzie dużo, a z racji takiej, że nam się dość przyjemnie jedzie, co by nie mówić, no jeśli jeszcze ta klima będzie działać, ale generalnie jedzie się bardzo przyjemnie, to chcemy zrobić po prostu trochę więcej kilometrów, bo tak sobie siedzimy, gadamy, jedziemy, ja składam vloga, Dominika prowadzi, no i tak to wygląda, zamieniamy się co jakieś tam odcinki. A teraz wjeżdżamy do miejscowości, która nazywa się Mount Isa i tutaj widzimy kopalnię. Ta kopalnia, podejrzewam, jest siłą napędową dla całego tego miasteczka. Jest tutaj zasięg i powiem wam, że trochę inaczej to wygląda niż cała ta pustynia. Tu jeszcze prosto i zaraz w prawo. Ciekawe jest to, że jedziesz przez bezdroża i nagle pokazuje się cywilizacja. Masz wrażenie, jakbyś coś odkrył. No nie? Jak taki Kolumb totalnie. Takie rzeczki, w których na 100% są krokodyle. Zobaczcie, jakie pożary tam i ta chmura dymu przechodzi aż tutaj. Dostaliśmy ostrzeżenie na mapach Apple'a o tym, że są takie pożary. A tutaj zobaczcie, porzucony samochód. To za chwilę wam opowiem, ale sobie natankujemy. Otóż pozostawiają te auta, bo jak na takim pustkowiu zepsuje ci się samochód i nie jest wielkiej wartości, no to wiadomo, że bardziej opłaca się zostawić to auto niż płacić za jego sprowadzenie, prawda? No bo trzeba by było lawetę, potem trzeba było auto naprawić, jak nie ma ubezpieczenia, no to totalnie bez sensu, żeby inwestować w jakieś tam auto stare. Jaki tu jest zestaw? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To jest nieprawdopodobne. Po zatankowaniu mamy 430 km zasięgu, a zobaczcie, do następnej stacji paliw 472. Co oznacza, że chyba musimy zmienić nawyki i nie jechać tak 110, tylko około 90 km na godzinę. Bo spalanie tego busa naprawdę jest przeróżne. Na początku mieliśmy 13 litrów, ale jak zrobiło się nieco cieplej i bardziej intensywnie używamy klimatyzacji, to mamy około 15, ponad 15 litrów średniego spalania na 100 km. To jest duży kamper, on też stawia sporo oporów. Tylko jakby spodziewaliśmy się tego spalania. No i też zastanawiamy się, czy faktycznie ta stacja dopiero będzie za 470 km, czy może będą jakieś mniejsze, które nie są zaznaczone na mapie. Bo zauważyliśmy, że czasami zdarzają się takie małe stacyjki, nazwałbym to prywatną stacją, po prostu przy domu ktoś sobie zrobił, więc może będzie jakaś szansa, aby się dotankować. Ale na ten moment, jak zmniejszymy trochę prędkość, to no, powinno się pokryć w miarę średnie spalanie z tym, aby dojechać do celu. No i poprzez ekonomiczną jazdę zasięg wzrósł. Aktualnie mamy 450 km zasięgu na tym baku i 420 km do stacji, więc już jest dobrze, a jeśli to utrzymamy, to nawet będziemy mieli troszeczkę zapasu. Uwaga, uwaga, kolejna ciekawostka. Właśnie zmieniliśmy strefę czasową o pół godziny. To dość rzadki zakres, tak więc pół godziny w tył aktualnie. No taki najgorszy scenariusz to jakiś pożar na tej drodze albo jakieś zdarzenie, które by zmusiło nas do powrotu. Bo jeśli przekroczymy tą granicę, no to już jakby nie ma powrotu, bo nie starczy nam paliwa. Więc trochę droga w jedną stronę. Kolejna ciekawostka, teraz będzie o winie. Australijskie wino znane jest na całym świecie. Często sprzedawane w takich kartonach za kilka dolarów. A dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi to 0,5 promila. My nie promujemy alkoholu, to akurat wersja bezalkoholowa. Takie rzeczy normalnym ludziom się nie zdarzają. Mamy usterkę wlewu paliwa. Nalewamy na zamkniętej klapce, czyli nie mogę przesadzić, bo to paliwo tutaj po prostu wycieka.
Kamcio, mamy 10 litrów, więc jest dobrze. Byłoby w porządku, gdyby nie było 38 stopni na zewnątrz. Mi się wydaje, że jest więcej. Jest chyba więcej nawet. A tutaj, szanowni państwo, widzimy cmentarzysko. Całkowite cmentarzysko, jeszcze nigdy takiego nie widziałam na samochodzie. Łącznie z małymi ptaszkami pod... Widzicie, ile jest pięknych motyli. Ja kocham motyle i co? No ale nie da się nad tym zapanować, nie da się. Jak tutaj dynamicznie się krajobraz zmienia, bo to są zalane tereny. Ja nie wiem, jak ktoś może powiedzieć, że Australia jest nudna w podróżowaniu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ptaki lecą, po wodzie jedziemy. Przed chwilą była pustynia. No turbo. O, i kangury po lewej. Uwaga, uwaga. Strzelamy. No, muszą być przygody. Zobaczcie, tutaj już tak sporo zalana droga. Póki co przeprawia się ten tir, puścimy go i my za nim spróbujemy. A zobaczcie tą scenę, jak z filmu. Trzy naczepy. Trzy. To jest zupełnie inne, bo ostatnia to jest chłodnia. W środku, ma chyba jakby czwartą nieużywaną. Patrz, jaka ryba wielka. Nie? Po niej. Nie, dawaj gazu mi na nie. Po niej. Jezus. My nie, się nie zapadniemy? Nie, spokojnie. Ja pierniczę, czy my czegoś się narobili? Dobrze, następna stacja i kamper się naprawia. Na chwilę się zatrzymujemy, bo mam coś dla was ciekawego, zobaczcie. Tu jest takie miejsce, gdzie kładzie się telefon i w teorii ta antena sprawia, że masz zasięg. Dobra, to dajemy. Testujemy? Dobra, to testujemy. Po prostu go położ. Uwaga. No dobra, słuchajcie, oficjalnie jest zasięg. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. I następny. Raz, dwa, trzy. Girls in a place with the pretty face, itty bitty waist and a fat cake. Let me get a taste, yeah, we need to get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, bottle, let you set the pace. I wanna get in, you look like a sage. Dzień dobry kochani, witamy dzień następny, jesteśmy w Alice Springs, podwójna brama wjazdowa i szlaban zwiastuje to, co tutaj będzie się działo. Otóż Alice Springs jest najbardziej niebezpiecznym miastem Australii. Wczoraj burmistrz Alice Springs zaalarmował, że sytuacja nigdy nie była tak tragiczna i wymknęła się spod kontroli, prosząc o zewnętrzne wsparcie Canberra, czyli stolicy Australii. Wskaźnik kradzieży samochodów jest tutaj bardzo wysoki. Ryzyko napaści jest tutaj bardzo duże. Thank you.
Miasto należące do rdzennej ludności Australii, aborygenów. Władze wprowadziły godzinę policyjną dla młodzieży w Alice Springs, ponieważ to właśnie młodzież stanowi największy problem. Nie mają nic do stracenia, dokonują rozbojów w biały dzień, włamania, kradzieże, bójki. Dzień wcześniej doszło do masowej bijatyki z udziałem 150 osób, częściowo uzbrojonych. Problem z alkoholem jest tutaj widoczny na każdym kroku. Dlatego wprowadzono ograniczenia w jego dostępności, co zmniejszyło przestępczość na ulicach, ale zwiększyło przemoc domową. Czy tutejsza ludność jest niereformowalna? Czy może Europejczycy chcieli stworzyć im świat, na który nie byli gotowi? Coś tutaj nie gra, jakby ktoś pomieszał światy. Zła sława Alice Springs sprawia, że miasto jest opuszczone, a prowadzenie biznesu staje się niemożliwe. Czasami można spotkać się z opinią, że to Brytyjczycy rozpili lokalną ludność, pokazując im używki tego świata, a teraz próbują z tego wszystkiego ich ratować. Jednakże nie chciałbym oficjalnie zajmować takiego stanowiska, dlatego jestem bardzo ciekawy, co wy o tym myślicie. Koniecznie napiszcie w komentarzu. I tą narracją zostawia się Alice Springs samej sobie. 41,5 stopnia Celsjusza, idziemy w górę. Aż się zatrzymać musiałem, no. Ten widok jest jak z pocztówki, jak z kartki po prostu. Zobaczcie kolejne porzucone auto. 42 stopnie. Żar z nieba.